Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości proponuje utrzymanie ulgi na internet w obecnej wysokości bez żadnych modyfikacji. Wiemy, że pomimo zapewnień pana ministrów, pana rządu, pana premiera Donalda Tuska, Polska jest jednym z trzech państw, w których dostęp do internetu szerokopasmowego jest najdroższy i najgorszy w całej Unii Europejskiej. Gorsze od nas są tylko Rumunia i Bułgaria. Pytanie, panie premierze, czy są jakieś inne racje, czy oprócz tego, że chce pan podziękować internautom za protesty w sprawie akta, czy są jakieś inne poważne racje, poważniejsze niż te, które pana ministrowie podczas posiedzeń komisji zgłaszali? Dziękuję.